Yeah, I'm going, I started recording. Okay, just this so is that the you German know. way. Okay. The German way is to start on time. I'm going to also put start screen as stream. I would just start like in 5 minutes because we can nobody's talk. We can expecting. Just talk for like 5 minutes. We I'm going to put start talk streaming some, now. yeah, random Start things. streaming. It. I need to now go to Facebook. Da 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 da. And it should come up on Facebook now. There it is. Okay. And now I can say go live. Are you ready? Yep. And we are live. Oh my god. Okay, we're not Why actually. This is so stressful, Christina? It's because the camera is pointed at us. Now we are live. Okay. Welcome. Welcome to IWW Workers Cafe. We won't start in 5 minutes because I think it's not reasonable to start on time. But with my German person, we agreed to start now. I'm Maybe going we to should, put yeah. the other view so we don't have the lag. Okay, now yes, we see. I wanted to start on time. Also because I just couldn't sit here anymore and just stare at the camera and wonder how horrible this is going to be. We are so prepared for you that we are here for an hour and like you know we said everything 2 times already. Yeah, and I think we made ourselves a little bit crazy. probably this meeting will be on for like an hour and a half. We've got some interesting things to tell you, but like really, we should wait 4 more minutes. 4 more minutes. Well, I mean, I could do the introduction, you know. Hello, welcome to the Workers' Cafe. No, wait with it. Like they will come in 10 minutes. They won't get what we are talking about. On the about. Other hand, a lot of people are probably going to watch it afterwards. So of course. Please don't touch it. I'm so scared that it's just going no, to fall I'm apart. I'm just looking like if anybody's watching, because people normally watching streamings like you know. Is it possible to see? Okay, one person. Yeah, it is okay. possible. Of course, we've got, we are 1 minute back. Yeah, because there's like it's a little bit of lag. Mm-hmm. So let's go to the other view again, because it's going to make me crazy to see myself. Okay. We've got a plan to put up the recording from this meeting online, so you will know what was going on, and we can use it as a material of for workshop for workers. Let's see. So maybe let's talk about our main idea, like who we are and like, you know, what is the Workers' Cafe of IWW? Yeah, okay. So we had the idea of doing the Workers' Cafe as a monthly event in order for workers to be able to come and get advice in like a really nice atmosphere and meet each other as well, like have contacts with each other. And then obviously now we had to change the structure of it because of the crisis and we couldn't. Yeah, we cannot invite you to any place. We cannot meet with you. Yes. We cannot meet more than a few people. Yes, but I mean, feel free to like interact with us in the comments. And to send us a message, and our email is also in the description of the video, so feel free to contact us. And maybe we won't answer like you know live on the comments because we thought like we've got a lot of material for you. Also a few days ago we've published workers' rights during the COVID crisis, so you can also ask questions about that if something is unclear. There wasn't many comments in the comment section, just like you know some manager wrote that it's like you know well yeah we're going to get to that. Like some manager like thought that it sounded like you can stop yourself from being laid off by not signing the letter, but we will explain this more in the future. When we get to that part. Yeah. For the next Workers' Cafe, maybe like, you know, before everybody's watching, for the next Workers' Cafe, so today we're going to talk about the rights connected with the COVID crisis.
Also, I should translate everything to Polish, but maybe in a second. Like, this is just the introduction. It's 4 past. Okay, we shouldn't start yet. We've got more minute of some random talk. It's 5 past. And the next meeting will be organized around how it was during the last crisis, and we will talk with people who experienced it and what they are thinking right now, what, like, you know, how they changed their perception on Icelandic labor market. I don't know. Yeah, and also maybe a little bit what to expect, because I think people who, especially foreigners who have been through it last time, they can basically tell workers now what to expect, like how it will be in the next crisis. Więc może teraz po polsku, now in Polish. To było 5 minut dla zabicia czasu. Zaczęłyśmy rozmawiać, żeby poczekać, aż uczestnicy dołączą do streamu i żeby opowiedzieć o tym, co będziemy robić dzisiaj i co planujemy na kolejną kawę pracowniczą, Workers Cafe, jak to nazwałyśmy. Krystyna teraz przedstawi wstęp, kim jesteśmy, co organizujemy, na czym będzie polegało to spotkanie. Ja będę część po części tłumaczyć po polsku, więc ta pierwsza część nie jest taka ważna, zaraz będziemy przechodziły do konkretów. It's so strange to hear my name and have no idea. It's like, Christina is an idiot, but just listen to me and it will all be okay. Stop it. This is like, you know, secret language of organizing. This is Polish, right? Yes, I feel left out. No. okay, so maybe we should start with introducing who we are. So we are the IWW, Heimsamband Verkafólks á Íslandi, in Icelandic. And we are a solidarity union, which means that unlike the trade unions here, we are not an institution where you can come and get a service, but we are basically workers who organize on a grassroots level in solidarity with each other in order to take control over our workplaces. So everyone here is basically a worker who is organizing, and there is no paid staff. Więc organizujemy tą kawę dla pracowników jako IWW, czyli Industrial Workers of the World. To jest jakby ogólnoświatowy solidarnościowy związek, który jest organizowany przez pracowników dla pracowników. Organizujemy siebie nawzajem, żeby zwiększyć naszą sprawczość i możliwość decydowania o tym, co się dzieje w naszych miejscach pracy. I żadna z osób w tym solidarnościowym związku nie jest opłacana. Okay. So today's stream we're going to focus on the current crisis, and we're going to first talk about what your rights are, or what rights are really important to know during this time. And then we're going to talk a little bit how it's possible to organize on the workplace in response to this crisis. W dzisiejszym streamie skupimy się na prawach i problemach związanych z kryzysem związanym z wirusem COVID-19, o zwolnieniach, o sytuacji pracowników na rynku pracy. To są właśnie te materiały, które publikowałyśmy parę dni temu, a dzisiaj będziemy je omawiać. Okay. And I prepared headers, so you can see where we are. Tak, I'm very proud of them. They're very pretty. Krystyna jest bardzo dumna ze swoich handoutów. One też nam się przydadzą potem, żeby się nie pogubić, i będziemy zaznaczać w tym filmie, jakby w którym jesteśmy. Yeah, exactly. So if you're looking for like one particular part, you will not have to look through the whole video, but you can like forward basically and backwards to the parts you want to know. So shall we start? Yeah. Yeah. Okay. So the first one is being laid off. Zaczniemy od rozmowy o zwolnieniu. Yeah, and so the first thing that is kind of important to know is that unlike in other countries, the unions in Iceland, they will not fight for people to keep their jobs. Like in other countries, even if you have a mass layoff,
usually there are negotiations with the union, and the unions are going to preserve as many workplaces as possible, and even like go on strike to prevent branches being closed or mm-hmm. shops being closed and workers being laid off. But here it's just not done. So if you are being laid off, there is very little you can do about the fact that you are laid off. And a lot of time, even if it's illegally, all you can do is get money back, but you cannot, usually getting rehired is almost impossible. And I think that is a very, we're starting with tough love. It's an important fact in our lives, it's like starting with tough love. Więc w odróżnieniu od sytuacji związków zawodowych w innych krajach, na Islandii związki zawodowe nie będą organizować masowych strajków przeciwko zwolnieniom pracowników związanym z COVID-19. To nie jest ta sytuacja, więc zaczynamy jakby, powiedzmy, z grubej rury. But also, like, we have to admit that the situation is kind of luxury in here. Like, you know, there won't be so much of a layoffs. Or in Iceland, there is kind of natural that if there is storm, you are staying at home and getting paid. Like, this is not happening in other countries. Like, the situation is not so bad, but it's so important to organize. Yeah, that is true as well. Of course, also in Iceland, the unemployment is much lower than in other countries. Mm. So a lot of time it is easier to find a new job, and long-term unemployment isn't that common. Musimy też podkreślić, że ta sytuacja nie jest tak tragiczna jak na przykład w Polsce, jak na przykład w innych krajach w Europie. Bezrobocie jest bardzo niskie i stosunkowo łatwo będzie można znaleźć pracę, jeśli zostanie się zwolnionym. No ale oczywiście to jest coś, co nas zajmuje w tej chwili. But now about your rights of being laid off. Yep. So the first thing is that you have a notice period, which of at least 1 month, if you have been working longer than 3 months in a job. So basically after your trial period, the notice period will be at least 1 month. And it's one calendar month, which means that it always is from the first to the last day of the month is the notice period. So if you're laid off, for example, now, it's the 21st of March. Your notice period would be from the 1st of April to the 30th of April. One thing the boss cannot do, but what a lot of bosses try, is to basically go back in time to fire you. So they will give you a resignation letter that is dated back to last month, and this is for them to basically shorten the notice period. So they will pretend to have fired you in February in order for the notice period to be March. And they will even tell you that this is good for you sometimes. They will basically say you can go on unemployment earlier, da-di-da-di-da. But unemployment benefits is accumulative according to how long you have worked, which means the longer you have worked, the more benefits you have right to, and the longer you have rights for benefits. So basically, if they're trying to do it, they're also basically they're taking some of your right for unemployment away. So you should definitely not agree to it, even no matter how much the boss says that it's good for you. Shall I go on or do you want to translate? Yeah, so najważniejszą sprawą, o której należy pamiętać przy jakichkolwiek zmianach w waszych umowach i w formie, w jakiej pracujecie, w ilości godzin i jeśli szef chce was zwolnić, jakby pierwszą rzeczą, o której musicie pamiętać, jest okres wypowiedzenia, który wynosi miesiąc kalendarzowy. To nie jest nawet miesiąc 30 dni, ale miesiąc kalendarzowy. Więc jeśli ktoś dostaje wypowiedzenie dzisiaj, albo wczoraj był piątek, 20 marca, nie może zostać zwolniony. Musi być wypełniony ten okres wypowiedzenia. Czyli to nie jest nawet do końca tego miesiąca, do końca marca, ale do końca kwietnia. I to obowiązuje wszystkich, którzy przepracowali więcej niż 2,5 miesiąca. I oczywiście tak, po więcej niż roku pracy ten okres wypowiedzenia to jest 3 miesiące, ale też pamiętajmy, że to są miesiące kalendarzowe. Jeśli ktoś, zaraz przejdziemy do obcinania godzin,
To też jest zmiana dotychczasowej umowy, więc należy to o tym pamiętać. Jeśli rozmawiamy o tym, ludzie pytają w takiej sytuacji, ale przecież ja nie mam umowy, nigdy nie dostałem umowy. Jeśli nie masz umowy, to co obowiązuje, to sytuacja z ostatniego payslipu. Ilość godzin i forma pracy, jaką się wykonuje. So if you're being laid off, you get a letter of resignation, and the letter will have a date on it, which is the day you get the letter. It should indicate the notice period, so basically from the first of the next month to the last of the next month. And then it should also say a reason. And now in these times, because a lot of people are being let go because of money problems, the reason will be called skipelagsbreytingar, which basically means restructuring. Which is a good reason to have, because it means it's not your fault, which means you have the rights to unemployment. Mm-hmm. Because if the letter indicates that you're being fired because of something you did, then your rights of unemployment, you will have to wait, I think, 1 or 2 months in order to get unemployment. So mm-hmm. it's always good to have a reason that is not your fault. If the boss gives you the letter, it's good to read it really carefully. It's generally good to have somebody else with you. And if you're in any way unsure, or I would just say, like, recommend this to be general practice, because it is a legal document. Don't sign it yet. Take it with you, show it to someone, ask for advice before you sign it. Because once you've signed it, it's very hard to change anything that is in it. And just like any other legal document, you would want someone's advice on it. And it's completely legal to take it away with you. It is not in any way confidential. It's not allowed to be confidential. So it's completely legal to take it with you, get some advice, and then sign it if everything is correct. Mhm. Żeby zostać zwolnionym, na dokumencie, który się otrzymuje i który szef chce, żebyśmy podpisali, musi być data wypowiedzenia i powód zwolnienia. I to są rzeczy, o których trzeba pamiętać, bo jeśli nie ma powodu zwolnienia, to jakby zawsze można pod to podstawić, że to było zwolnienie przez przewinienie ze strony pracownika. A wtedy musimy pamiętać właśnie o dacie i o tym uzasadnieniu, dlatego że potem czekają nas duże problemy, jeśli chcielibyśmy zaaplikować o zasiłek dla bezrobotnych, a to będzie tak, być może, jeśli przyjdzie recesja, nie będzie tak łatwo znaleźć kolejnej pracy, więc pracownik, żeby się ochronić, musi pamiętać o tych rzeczach. Pracodawcy bardzo często mówią, że tak, napiszemy to zwolnienie, ale z datą wsteczną, tak w tamtym tygodniu, żeby łatwiej ci było zaaplikować o zasiłek dla bezrobotnych. To nie jest prawda. Trzeba pamiętać, że wysokość zasiłków, wysokość świadczeń zależy od przepracowanego okresu. Więc ten tydzień to jest tydzień ukradziony z waszych świadczeń, więc należy zawsze sprawdzać daty, zawsze sprawdzać powód. Bo jeśli to będzie restrukturyzacja, tak jak jakby przypuszczamy, że w tej sytuacji związanej z wirusem będzie to nazwane restrukturyzacją, to ten zasiłek będzie przyznany szybciej niż wtedy, kiedy w innym małym stopniu będzie musiało sprawdzać, czy to faktycznie nie jest z winy pracownika. Też jeśli ktoś będzie chciał aplikować o inną pracę, gdzie będą sprawdzali referencje z poprzedniej pracy, warto pamiętać o tym, żeby taki dokument był prawdziwy. No i wcale nie musimy takiego papieru podpisywać. Nie musimy podpisywać żadnego dokumentu o tym, że zgadzamy się na redukcję godzin. Nie musimy podpisywać żadnego dokumentu, który mówi o tym, że tak, kończę pracę z dzisiejszym dniem. Bo tak można sobie narobić po prostu dużo problemów. Zawsze ten dokument można zabrać ze sobą. To nie jest tajny dokument. Przed podpisaniem i skonsultować z kimś w domu. Albo na przykład wysłać do nas maila, albo wysłać maila do swoich związków, albo wysłać maila do kogokolwiek, kto na przykład lepiej od nas mówi po islandzku. Bo ten dokument z rzadka jest tłumaczony. Mm-hmm.
If you are a contractor and you lost work because, well, there is no work at the moment, for example, if you're a bus driver who has been working as a contractor, mm-hmm. And you have always paid your taxes, you do have rights to unemployment. Like I know in other countries, a lot of times if you work self-employed, you do not have any unemployment rights, but because you pay taxes mm-hmm. as a contractor and the insurance, the social insurances are part of the taxes, you do have rights for unemployment. It's a little bit more complicated, the process, but it is absolutely possible. And if you only get very little or no unemployment, there are hardships funds by the city, so you have to go to the social services of the city where you can apply for funds if you basically do not get funds from anywhere else, in order to ensure that you don't starve, basically. To jest bardzo ważna informacja dla samozatrudnionych, bo dostałyśmy też wiadomości od samozatrudnionych, którzy na przykład pracują jako kierowcy, którzy zostali zwolnieni i na przykład niektórzy nie płacili tej swojej składki, bo mogli wybrać i nie płacili składki na związki tego 0,7%, bo tak wybrali, ale zasiłek dla bezrobotnych na Islandii jest skojarzony z podatkami. Więc jeśli przez ostatnie 6 miesięcy ten kontraktor czy samozatrudniony płacił podatki, to ma prawo do zasiłku. To jest trochę bardziej skomplikowane, ale można zaaplikować i można potem dostać ten zasiłek. Także nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli ten zasiłek nie przysługuje, można się zwrócić o dofinansowania, granty czy przyznanie zasiłku na przykład od miasta Reykjavik czy od miasta Kopavogur. Mm-hmm. Yeah. Okay, and now we're coming to the second part, which is cutting shifts, work hours. Tak, będziemy mówić teraz o redukcji zmian czy godzin. I'm having way too much fun with these. So your work percentage, oh sorry, I'm out of frame. Your work percentage should be specified in your contract. And basically, if it isn't specified in your contract because you don't have a contract, then your payslip counts as the percentage. And it is basically seen as the contract. So the payslips of the last month will be seen as your normal work hours. So if your boss basically is cutting a shift because he says, well, there is no work, or we're like not having the evening shift now because there are not enough tourists, you still have the right to the work percentage that is in your contract. And if he wants to cut your shifts, he will have to observe the notice period. So there will have to be at least the one calendar month for your shift, for your hours to go down from, for example, 100% to 60%. Even if there is no work, then he has to find work. Like if he, for example, sends you home now always at 5 in the evening and usually you used to work until 8, then he has to find a way to make up the lost hours. But you have a right to the hours that your contract state. And if you have to look for your payslip, if it's not sent to your house, apparently some people get it in paper, mm-hmm. Or it's not sent to your email, then you can find it under electronic documents in your internet banking account. Mm-hmm. And at the moment, they are actually discussing a law that the unemployment office is going to make up the percentage. Like if people get their hours cut, then the unemployment will basically make up the percentage. And your employer might say, hey, you just get money from the unemployment office. Why don't we reduce the hour immediately and don't observe the notice period? This law isn't in effect yet. And the unemployment office doesn't have a system to do this yet. So basically don't shorten the hours at the moment. Mm-hmm. And if you have to shorten the hours, or if your boss makes you shorten the hours, make him observe the notice period. And I heard that in the last crisis, for example, bosses convinced workers to cut their hours in order to preserve their job. Basically say, oh, we don't have money at the moment, but if everyone works 60%, then everyone can keep their job. And so they did that, cut their hours, and after 1 month, everyone was laid off, and it was basically just a trick by the boss to not to have to pay 100% wages during the
notice period. So, good to know. Tak jak wspomniałam wcześniej, każda zmiana odnośnie ilości godzin, procentu pracy, wymiaru pracy, w jakiej się pracuje, musi być przedstawiona z miesiącem kalendarzowym wyprzedzenia. Nie ma możliwości, żeby szef manipulował w waszym planie zmian w tym miesiącu. I jest teraz właśnie ta nowe zmiany z Wynumała Stopnu, czyli z Urzędu Pracy, które mówią o tym, że Urząd Pracy pokryje brakujące godziny przy wypłacie. Czyli pracodawca będzie płacił przykładowo za 70% pracy i Urząd Pracy pokryje te 30%, ale ten system nie jest jeszcze wprowadzony w życie. I nie jest tak, że pracodawca może użyć tego argumentu, tak, Urząd Pracy pokryje te godziny, więc teraz obetniemy wasz wymiar pracy. Nie możecie się na to zgodzić, bo dopiero wtedy, jeśli pracujecie 100%, Urząd Pracy będzie mógł podzielić pracodawca. To jest w gestii pracodawcy leży to, żeby zaaplikować o tą pomoc od Urzędu Pracy, ale on nie może w tej chwili obcinać waszych godzin. I apelujemy, żeby nie podpisywać takich dokumentów, dlatego że przy ostatnim kryzysie właśnie Krystyna opowiadała tą historię, kiedy pracownicy, żeby nie stracić pracy, zostali przekonani przez pracodawców, żeby zredukować swój etat do 60%. Ale miesiąc później wszyscy zostali zwolnieni. To było tylko po to, żeby nie płacić 100%, które przysługiwały pracownikom z uwagi na ten okres wypowiedzenia, kalendarzowy miesiąc wypowiedzenia. Więc w jakimkolwiek miejscu pracy byśmy nie pracowali i jakkolwiek pracodawca nie traktowałby nas jak rodzinę i nie zwracał się tak do nas i nie mówił, tak, będzie dla ciebie lepiej, podpisz ten dokument, ja wszystko załatwię. Przecież wiemy, że nasi szefowie pracują dla zysku i jeśli mają na szali nasze bezpieczeństwo i zysk, wybiorą zawsze swój własny, prywatny zysk. I'm just saying that, like, even if we've got bosses that are so familiar and acting like family and telling us like, hey, this is, I'm doing it, like, you have to sign this document because I care for you, it will be easier for you to apply for unemployment benefit or like you will get it quicker. You cannot believe it. Like, yeah. You shouldn't believe it. Because there is, like, you know, they will always stand for their own income and their own gain than our safety. Yeah, I mean, what the majority, before we get, like, hashtag not all companies in our comments, but the majority of companies are going to try and transfer most of the loss of income that they have now on the workers. Like, they're not going to say, like, oh, yeah, we're going to cut our profits in order to preserve all the jobs. They're going to say, like, oh, we'd rather cut the jobs to preserve our profits. And this is just, well, the truth of capitalism. This is how capitalism works. And we just have to be aware of it. So if your boss is, like, crying and asking for your help, don't trust it too much. Another thing I wanted to say about the law that is actually the law that is proposed is going to help a lot of people. I'm a fan of it. And what I like about it the most is that it's basically also for contractors and self-employed people. So it means if you are a contractor and you have less work now, like you still have work, but you have much less work than you had before, the unemployment office will also make up for lost wages, which before now hasn't existed for contractors. But the law isn't in effect yet, so I think it is planned to go into effect next month. But if it comes into effect, it will help a lot of self-employed people. To prawo dotyczące właśnie uzupełniania tego procentu przy redukcji godzin jest bardzo dobrym prawem i jakby obydwie bardzo je wspieramy. Ono jeszcze nie jest
w użytku, ale jest planowane na przyszły miesiąc, więc czekamy na dalsze informacje. Okay. So one thing that is going to become more and more important. I'm holding a bit closer. Your rights during quarantine or isolation. Twoje prawa w czasie kwarantanny lub izolacji. Yeah. And we mean with this basically not if you're sick, because then sick leave takes into effect, and we're going to talk about this later, but if you have been put into isolation because you have been in contact with a sick person by the health authorities, or sometimes even by your employer. And in that case, basically you have the right to be paid your normal wages. So even if you work shifts, the total amount at the end of the month will have to be something close of the percentage that you usually get. The unions have a much more detailed description of this on their websites, which is why we have it very short. Ten temat chorobowy, ten temat wypłaty w czasie izolacji lub kwarantanny, na którą jesteśmy wysłani przez samego pracodawcę lub przez organy, które zajmują się tym zagadnieniem. Jesteśmy opłacani dokładnie tak samo, jak gdybyśmy pracowali, mimo że jesteśmy siedzimy w domu, wcale nie musimy pracować zdalnie. Oczywiście, jeśli jesteśmy chorzy, to jest oczywiste, że te 2 tygodnie lub więcej pokrywa chorobowe. Ale jeśli to jest kwarantanna czy izolacja, kiedy nie możemy pracować lub ktoś zachorował i przez to nie możemy pracować, wypłata powinna się zgadzać, wypłata powinna być dokładnie taka sama jak w poprzednim miesiącu. Okay. So, going over to sick leave. Teraz porozmawiamy o chorobowym. Yeah. Are you getting bored? Bored? So everyone has the right to sick leave, and it's usually 2 days of sick leave per month. Some companies and people also have sick leave for children. It depends on your collective agreement. And your sick leave accumulates with time worked during 1 year. And after 1 year, then it starts counting new. Which means if you haven't used your sick leave, then you have more sick leave available than the 2 days. And the smartest thing to do if you have any symptoms is to call your Hälsegeisler, your medical center, or 1700, and ask for a note for work. So if you have a note from the doctor, you cannot be made to go into work. Even if you don't have sick leave in anymore, then you can apply to the sickness fund from the unions, which is called sjukkassjóður, which is basically there to pay your wages once the sick leave runs out. But if you are on sick leave because of a doctor's note, even if your sick leave has run out, you cannot get fired for being on sick leave. Chorobowe dni akumulują się w ciągu roku i w miesiącu mamy przynajmniej 2 dni. To zależy od porozumień zbiorowych, które dotyczą różnych zawodów, ale mamy przynajmniej 2 dni chorobowego przypadające na każdy miesiąc. I jeśli mamy jakiekolwiek objawy, trzeba się od razu skontaktować. Nie można iść do pracy i nie można, nie wiem, używać jako argumentu tego, że się boimy być zwolnieni. Jakby nie można dopuścić do takiej sytuacji, kiedy zakażamy kolejnych pracowników w zakładzie i warto sprawdzić, czy sami nie jesteśmy chorzy. Dlatego jeśli mamy jakiekolwiek symptomy wirusa, należy zadzwonić pod numer 1700 lub do najbliższej przychodni i wtedy umówić się na wizytę. Jeśli na ten rok, czasem też mamy chorobowe w przypadku choroby dziecka i to też zależy od poszczególnych umów zbiorowych dla różnych zawodów.
ale jeśli skończył nam się zasiłek chorobowy, te dni chorobowe, to możemy zgłosić się do funduszu chorobowego w naszym związku zawodowym. I nie ma takiej możliwości, żeby pracodawca zwolnił nas przez to, że bierzemy szczególnie w tym okresie dni chorobowego. Okay. Now, something we had a lot of work with, not being paid. I don't know how close it is. This is a very bad... Yeah, so I wanted to have a nice font, and I didn't check whether or not Polish letters exist in that font. Well, you should have normal letters. I mean, Icelandic alphabet is crazy, Polish alphabet is crazy. Just, you know, do it like the Germans, have a normal alphabet. With sharpe zes. Przechodzimy do kradzieży wynagrodzenia, czyli kiedy nie mamy wypłaconej pełnej sumy wynagrodzenia, które nam przysługuje. Yeah, so we had a lot of experience with that. Mm-hmm. That workers basically get paid later than they should be. Mm-hmm. As usually you're supposed to get your pay on the first days of the month, basically not later than the fifth. Unless wages are paid weekly or every 2 weeks, but most wages are paid monthly, and if they're paid monthly, it should not be later than the fifth. And there have been a lot of cases of companies that were struggling, and in Iceland you can like wait a really long time before you declare bankruptcy, which is, for example, illegal in Germany. I talked with my father about that yesterday. So basically, people have not been paid the full amount at the beginning of the month, or they have not been paid at all, and were like constantly promised next week, next week, next week. And all of this is illegal. It's just straight out illegal. But, and this is the thing, your boss is already doing something illegal. So our advice would be to not go and talk to your boss as the first action. Because your boss is already doing something illegal, and he knows he's doing something illegal. So if you, as like one little employer, go to your boss, the usual reaction is that they will just fire the people who complain first. And this is at least the experience that we had, is that the person that went to complain is the person that got fired. So what we can do in this situation, not go alone to boss. What you have to do, you have to gather all your coworkers. So yes. Nobody is getting hurt in this situation. Yes. It's easy to say, hard to do, but we've got tools for that. So. Yeah. And we will talk about that later. Yeah. So the first thing is talk to all your coworkers. And then you have to take action together as soon as possible, because it is much, much more difficult to get the wages back once the boss declared bankruptcy. There are a lot of different avenues you can take. A smart thing to do is definitely to go to your union or unions, depending if there are like different people in different unions, and get from them in writing that your boss is not paying you wages. Because this basically makes you eligible, gives you the right to unemployment benefits. So you can quit. And you don't have, usually if you quit, you have a waiting period of 2 months if you are the one doing the quitting. But if you quit because your wages have not been paid, you don't have the waiting period. So basically, you could all get together, get the letter from the union, and then tell your boss to go and fuck himself and go on unemployment. Sorry. But or do an action together if you really want to preserve the workplace first. Though if your boss doesn't have the money to pay wages, especially to everyone, that probably means that the company is going under very, very quickly. So you also then have to think, how much time do I want to invest in trying to make the workplace better? Yeah, it's very hard in the beginning, like, you know, when we are organizing workplaces, when we are, organizing campaigns with workers, this is like the best thing, when like group of workers are coming and asking us like, hey, can you organize us? Can you give us tools? Like we are solidarious already.
we were talking about the issue, we don't have tools, like this is the like the perfect situation for an organizer when we are just entering the workplace and organizing it. And we've got a lot of tools that can help in it. Like we've got a lot of tools, like those are easy actions, but can make the employer at least worried about like, you know, what is happening in the workplace. Is he gonna like, you know, save his good name with Kenitalas keeping later, because it's so easy to do in Iceland. Just declare bankruptcy and then Do you want to translate first? I want to talk more about Kenitalas keeping. Więc wynagrodzenie powinno być wypłacone do 5 dnia miesiąca. Jeśli nie jest, to już jest coś nie tak. I właśnie teraz zaczęłyśmy rozmawiać od razu o organizowaniu miejsc pracy. Idealną sytuacją dla organizatorów jest taka, kiedy grupa pracowników zgłasza się: hej, porozmawialiśmy o problemie w naszym miejscu pracy, albo nie dostaliśmy wypłat za ostatni okres, musimy szybko coś zrobić. I faktycznie mamy bardzo mało czasu, bo im dłużej ta sytuacja trwa, tym łatwiej jest pracodawcy ogłosić bankructwo i założyć kolejną firmę na nowo, Kenitale, co nazywa się Kenitalas keeping, czy jakby przeskakiwanie z Kenitali na Kenitale. Jeśli wypłata jest spóźniona, zbyt niska, albo nie została wysłana, musimy się szybko skontaktować nie z szefem, bo przecież to jest ryzyko dla jednego pracownika, żeby poszedł do szefa, tylko ze swoimi współpracownikami. Musimy zapytać, czy wszyscy, kto dostał wypłatę, kto nie dostał wypłaty, zorganizować się, przedyskutować to razem, poświęcić czas na to, żeby naprawić tą sytuację nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Bo jeśli działamy razem, to jest mniejsze ryzyko, że ktoś z nas będzie zwolniony, bo bardzo łatwo jest szefowi zdusić takie organizowanie w zarodku, po prostu wyrzucić tą osobę, która zgłosiła błąd w wypłatach albo spóźnienie wypłaty. Więc trzeba tutaj działać razem, solidarnie, i nie ma tutaj takiej sytuacji, że możesz wygrać, jeśli masz lepszy kontakt z szefem. Nie, możesz wygrać tylko, jeśli masz lepszy kontakt ze swoimi współpracownikami. Do you want to say something about Kenitalas keeping? Yes. So it's basically why it's really important to jump into action as soon as possible, and not to believe the boss's claim of, oh no, I'm paying you next week, I'm just paying back some loans or whatever. I have a big contract coming up. Because what is very commonly done in Iceland is basically if a company is making losses or not making as much profit as they wanted to or whatever, for whatever reason, or maybe there's legal trouble in the company, lots of reasons why they could decide to do that, is they basically start to move all the assets, thank you, all the assets out of the company really early, and basically makes the company into a shell. They open a new company under a new Kenitala, and then they basically declare bankruptcy on the old company and the old Kenitala. They are actually people whose job it is to become the CEO of a company that is about to declare bankruptcy, so that the actual owner can go to the new company and not be attached to the old company anymore. It basically means that all the debts and all the legal problems stay with the old company and the old Kenitala, and then the new Kenitala, and the new company with the same owner is not connected to it in any way, escaped all the trouble and can use all the assets of the old company to start a new company and do everything all over again. And it's called Kenitala flak or Kenitala skipping. It's a huge problem in Iceland. Some laws have been started to put into place against it, but it's still very much a possibility. So if your boss stops paying your wages, it's a big red flag. Do something immediately. Don't believe anything the boss tells you. As soon as you don't get wages on time, don't believe anything the boss says anymore. Because it's just really that common. Tak. Ta sytuacja z przenoszeniem całego majątku firmy na inną Kenitalę
jest bardzo, bardzo powszechna, więc jeśli nie dostajecie wypłaty na czas, to znak, że to miejsce pracy już nie jest bezpieczne i że coś dzieje się złego z finansami waszego pracodawcy. Dlatego trzeba bardzo szybko zorganizować się, żeby uzyskać swoje wypłaty. I często jest tak, że pracownicy wiedzą bardzo dużo o finansach firmy lub o tym, że na przykład przychodzą listy z firm windykacyjnych na adres pracodawcy, więc warto łączyć fakty. I jakby mierzyłyśmy się z takimi zakładami pracy, które organizowałyśmy w ostatnim czasie, kiedy wszystkie te czerwone flagi były widoczne, ale ludzie byli zbyt zajęci i zbyt zmęczeni swoją pracą, żeby zauważyć, że to miejsce pracy praktycznie nie istnieje. Więc jeśli coś się dzieje złego z wypłatą, trzeba natychmiast kierować się do związków zawodowych i zgłosić to, zanim jest za późno. I want to say it's why we need a blacklist. It's why we need the names of like bosses who do that regularly. Yeah, share it between in you. In a public yeah. list. Okay. Last one. I'm gonna eat on vision. It's happened. Okay, so she got me chocolate. But it's orange. No, it's We cannot show it. It's orange chocolate, and it's like literally the one chocolate I don't like. Weird. And I thought you knew me. So the last one is So you were asking again to work against the advice of the health authorities. Czyli jesteś przymuszany w sytuacji, kiedy jesteś przymuszany do pracy wbrew obowiązujących przepisom bezpieczeństwa i higieny. Yeah, so this is, I mean, all the advice you probably know everything, like that we all know. So for example, you are asked to not observe the 100 people limit in a space or 2 meters or the distance. 2 meters distance, like placing customers closer together, or they are not letting you keep 2 meters distance from the customers. If you don't have disinfectants at the workplace. You are asked to come to work even though you have symptoms. You don't have gloves. At the moment there are a lot of things that could make a workplace unsafe. Mm-hmm. So there are 2 things you can do. Well, they're not mutually exclusive. One is you contact the health authorities, and you can do that anonymously, and you just tell them this workplace is doing X. And we put a list of people you can contact. We put it on the document about the rights, this document. Tak, czyli jeśli nie mamy zapewnionych jakby warunków bezpieczeństwa i higieny, które obowiązują w tej sytuacji związanej z wirusem, czyli nie mamy odpowiednich rękawiczek, dezynfektantów, środków dezynfekujących, czy nasze miejsce pracy nie jakby mieści więcej klientów niż wskazują limity, czyli do 100 osób i nie ma możliwości zachowania tych 2 metrów odległości między ludźmi, to właśnie tutaj w ostatnim poście możecie zobaczyć właśnie na końcu tych praw pracowniczych w obliczu kryzysu związanego z wirusem. Mamy listę adresów, gdzie można się zgłaszać anonimowo, bo chodzi tutaj o wasze bezpieczeństwo jako pracowników. And the other thing you can do is the same thing you can do with every workplace problem. You can organize your workplace. Tak, przede wszystkim w sytuacji każdego zagrożenia i każdego problemu pracownicy powinni się organizować. It's a very nice segue. Yeah. To the next. I tak wpływamy do części praktycznej. Okay, I need some coffee for my voice. And entertain the people. Oh.
it's a workers' cafe, like it should be like that. Maybe we are doing it like, you know, too stressful, right? Maybe we should just chill now. Okay, formal stuff finished. We can take a break, like nobody's paying us for it. We can and take I'm going to as check much the comments really quickly. Okay. I already Maybe checked there before. Are some questions. Whoa! Yeah, okay, so people seem to be able to hear us, so that is... Nice! Okay, we will answer the comments afterwards, mm-hmm. because we don't... the next time we should probably have someone be our comment person who like comments. Yes, because streaming. When you were opening that, we are seeing ourselves from a minute ago, and this is super awkward. Well, also we cannot answer comments and talk at the same time. But so if any of our comrades is there and wants to take over answering the questions in the comments, please do. Yes. And we go over to organizing, I guess. Yeah, this is the best part. The best part. The it best also part. Has the prettiest, the very prettiest okay. sign. So Christina was like really drawing hard today. They're like colorful and everything. So I found a box of crayons and then I just... Adult. Okay, let's go. Okay. Teraz przedstawimy metody organizowania. Przyszłyśmy z tej części praktycznej i spraw i obowiązków. Widzimy też waszą sekcję komentarzy, ale nie jesteśmy w stanie teraz odpowiadać na te pytania. Skończymy transmisję i będziemy po prostu odpisywać. Jeśli jest tam ktoś z IWW, proszę, odpisujcie na komentarze. I przejdziemy teraz do najmilszej dla nas części, do organizowania. I to jest zestaw narzędziowy, który będziecie mogli używać w waszych miejscach pracy. Jeśli jesteście zainteresowani organizowaniem i chcecie usłyszeć więcej albo dostać jakby własne krótkie szkolenie, proszę kontaktujcie się z nami przez sekcję komentarzy albo przez maila. I just addressed that they can contact us if they want more of organizing stuff. Yeah, this is just going to be a small overview how to organize. So organizing your workplace, we should probably define that. It doesn't mean that you keep your workplace organized. Not managers here. Yes. No, it basically means that you and your fellow workers, you basically build a structure together where... you organize together to achieve a goal at the workplace, or basically just to have solidarity at the workplace. And in the current crisis, for example, that might also mean you organize together in order to help each other, because we will all need help in the coming time. Like I think a lot will get sick and maybe need help with shopping, and people might need help with childcare, people might be in financial trouble. We will need our solidarity with each other in the coming weeks. And this is how you can basically build a structure on your workplace so you and your workmates can do that together. Especially we foreigners, we don't have family, so our workmates a lot of times are our closest people. Yeah. This is so smart, I will translate it immediately, not to lose it. Więc zacznijmy od tego, co to jest organizowanie. Organizowanie miejsca pracy to nie jest organizowanie, żeby sprawić, żeby miejsce pracy było bardziej efektywne. Żadne z nas tutaj nie jest menadżerem. Organizowanie miejsca pracy to... sprawianie, że miejsce pracy ma jakąś swoją strukturę i że pracownicy znają się między sobą i wiedzą o swoich problemach, wiedzą też takie rzeczy, gdzie mieszkają, i te informacje pomogą nam choćby w takim kryzysie, jakim jest kryzys związany z wirusem. Jakby, nie wiem, przeróbmy ten kryzys po prostu na swoją korzyść. Możemy się poznać teraz lepiej i możemy porozmawiać ze sobą jak z ludźmi, a nie tylko z osobami, które nie wiem, są kolejnym ogniwem w jakimś łańcuchu pracy. So it have structure. Yeah.
to support each other. Like, I don't know what you just said, so okay. I can't. Więc w organizowaniu chodzi o to, żeby stworzyć strukturę, która pomoże nam wspierać siebie i pomóc jedno drugiemu. Mm. Okay. So the first thing you do one-on-ones. Czyli podstawowym narzędziem organizowania to spotkanie jeden na jeden. That means you talk one-on-one with your fellow workers, basically with everyone. And you do that in order to find out what are their main concerns. Because like we probably all think like, oh yeah, of course, everyone's concern is a virus, but it might affect people differently. People might have problems with childcare, people might be afraid to lose their jobs, people might feel unsafe at their jobs. People might be in financial difficulties, like it affects us all, but it affects us all differently, mm-hmm. and it's really good to know what is the main concern of people. And also, who is maybe the most vulnerable person at your workplace. And also, to find out how people feel about organizing at the workplace. Are they for it? Are they against it? Like, how do they generally feel about this idea of doing more together than just coming, doing the job, saying good morning, saying goodbye? And the most important thing in one-on-ones is? Listen, listen, listen. Yes, to ask questions and to listen. Like usually people say you're supposed to only talk 20% and listen, let the other person talk 80%. Okay, I'm just like, you know, writing what you're saying, not to lose myself. So podstawowym narzędziem organizowania są spotkania jeden na jeden. I jakby wydaje się to takie bardzo łatwe, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie rozmawiamy ze sobą za bardzo. I to jest bardzo dobra okazja, żeby poznać swoich współpracowników i porozmawiać tak, zaczynając rozmowę na przykład od sytuacji tych osób. Oczywiście wszyscy się bardzo boją i ta sytuacja związana z wirusem jest bardzo stresująca, szczególnie jeśli skroluje się internet za dużo, ale warto zapytać swoich współpracowników, jak ta sytuacja związana z wirusem wpływa na ich życie konkretnie, na ich warunki pracy. Z czym mają największy problem? Czy jest to opieka nad dziećmi? Czy są to problemy finansowe? Czy to, że na przykład czują się bardzo źle, bo nie mogą wrócić do domu, nie mogą spotkać swoich najbliższych? Szczególnie dla migrantów to jest ważne, dlatego że czasem nie spotykamy nikogo innego niż naszych znajomych z pracy. I to oni powinni też w tej sytuacji tworzyć taką grupę ochronną, taką grupę wsparcia. Taką zasadą organizowania właśnie tego narzędzia rozmów jeden na jeden jest to, że osoba, która jakby inicjuje to narzędzie, mówi 20%. I słucha 80%. To jest też bardzo ciężkie, bo jeśli jesteśmy świadomym pracownikiem, który chce organizować zakład pracy, to zwykle jest tak, że wiemy wszystko najlepiej i nie dajemy nikomu innemu dojść do głosu. A dobry organizator to taki, który zadaje dobre pytania i słucha. Bo wtedy możemy podzielić się wiedzą, porównać, kto wie co. Nie odpowiadamy za naszego rozmówcę, tylko słuchamy, słuchamy, słuchamy. 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 Okay. The second thing you would want to do is collect contact information. Basically, make sure you have everyone's contact information. Like, it's really good to use where you're already contacting each other, like if you have like a Facebook group or a WhatsApp group from work, but also make sure you have other contact information, to have phone, to have email, and to have the house address, because you might have to go and check up on people if they stop coming to work or something.
And it's also really good to have the home address to know who lives close together and who could help each other. To buy groceries or with childcare or check up. Szczególnie w sytuacji kryzysu musimy pamiętać o tym, żeby zbierać swoje dane kontaktowe, czyli żeby mieć kanał porozumiewania się z daną osobą i ze wszystkimi osobami w grupie. I może to być, używajmy tych kanałów, których używamy normalnie, czyli może być to Facebook, może być to Messenger, może być to e-mail, ale też ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie fizycznie znajduje się osoba, bo szczególnie w przypadku wirusa czy innych zagrożeń na tle jakby zdrowotnym, lepiej wiedzieć, gdzie mieszka dana osoba, żeby móc jej pomóc, prawda? Bo na przykład któregoś dnia może nie pojawić się w pracy. Więc to są istotne dane, którymi powinniśmy się podzielić w grupie. And once you did the one-on-ones and you collected all the contact information, you can use the information you have to do some social mapping. We'll have a discussion on it, yeah. We'll have a discussion on it. You can see I made a really, really nice drawing about how it might look. It will be like names of people and like you say how they are connected to each other. So it will look like some crazy chart from a like conspiracy theorist. If you do it right, this is how it looks like. So you basically want to know how are people socially connected. So who is friends with each other, who maybe lives together. Also how people are maybe connected with common interests or common concerns. And you usually, I put it on here, you give them little numbers to basically indicate how much into they are or into organizing on the workplace. So if they have a one, we use a scale from 1 to 5, but use whatever works for you. A one usually means that they are absolutely against organizing. Maybe they don't like their workmates. Maybe they think the boss is the greatest person in the world. So then they usually have a one. They're absolutely against it. Five is like hardcore union person, basically. And it's just really good to know, like once you go into more organizing, to also know who might be willing to take on tasks. Because someone who isn't super for organizing isn't going to take on tasks, but someone who is really, really into it but doesn't get any tasks might feel left out. So this is where the numbering system can be really important. We were having a discussion earlier that I am not a big fan of this system, but maybe I will translate it first and then I will show you my point. Więc teraz dyskutowałyśmy o social mappingu, czyli jakby mapowanie społeczne, mapowanie osób i mówimy tutaj o naprawdę rysowaniu map, czyli to są mapy, tutaj Krystyna narysowała taką przykładową, jak ludzie są powiązani ze sobą, jakby kto jest przyjacielem z kim, kto jest rodziną z kim. Potem, jeśli jakby skonstruujemy tą siatkę naszych współpracowników, możemy nadać im numery od 1 do 5. To jest skomplikowane narzędzie organizowania, ale tak, od 1 do 5, kiedy 1 to jest totalnie, jakby nie podejmuj z nim działań, to może być wróg naszej kolejnej akcji i jest najlepszym przyjacielem szefa, a 5 to jest taka totalnie zorganizowana, solidarna osoba, która rozumie, o czym mówimy, kiedy mówimy związek zawodowy, czy związek solidarnościowy. I teraz ja przedstawię mój punkt, bo każdy organizator ma swoje ulubione narzędzia i nie musimy się w 100% zgadzać, ale przejdę teraz do mówienia po angielsku. This is super crazy, like to switch between languages, but so my point is that, okay, social mapping is a thing, but for me, better tool is to, like I'm always lost with those numbers, you know? It's like, what is 1? What is 5? Like, how can you note people? It seems like a system at school. Like, I hate it. So what I'm doing is to first to create a physical map of the workplace. So I'm basically
drawing with, like, workers are drawing their workplaces physically, which is also interesting in the perspective of coronavirus. Mm-hmm. Because, like, you know, later, like, this map can be useful with, like, who is infected or, like, who is with him in one room, mm-hmm. who is more vulnerable, who is less vulnerable in the situation when, like, one person is infected. So I'm doing physical maps, so drawing like where is the desk of somebody or the station of somebody or which bus a person is driving and who they are meeting in the places when they are having dinners, like who is sitting with whom during the lunch. And then I am trying to write a power structure over it. Mm. So I'm not using those numbers notes very often, but like, you know, it's a overall power structure that is that is drawn on the physical map of the workplace. Yeah, I mean, find a system that works for you. Yeah. The number system is a traditional system, mm-hmm. but you can also just write like like people's positive attitude and negative attitude. Mm-hmm. For example, like make a little plus and say like is really concerned about their safety at the workplace. This would be like why they are for organizing, and then a little minus is related to the boss. Mm-hmm. You can also do it like this, but I will translate it quickly. Więc ja tylko zwróciłam uwagę, że każdy organizator ma swoje ulubione narzędzia i na przykład ja nie używam tego jakby skalowania czy tam dawania ocen jak w szkole pracownikom od 1 do 5. Ale najpierw rysuję fizyczną mapę zakładu pracy, czyli gdzie kto siedzi, gdzie kto pracuje, jak wygląda budynek, a potem dopiero rysuję z pracownikami struktury władzy, które są jakby fizycznie narzucone na tą mapę. I oczywiście to dawanie punktów od 1 do 5 to jest tradycyjne narzędzie, możemy je zmieniać jak tylko nam się podoba. Krystyna też wspomniała o tym, że na przykład jeśli damy komuś plusa, to na przykład ta osoba bierze pod uwagę bezpieczeństwo w miejscu pracy i może być naszym współorganizatorem kolejnej akcji czy kampanii. And another important thing to map is just the organizational structure of the company. So basically, you know, who is the manager, who is the boss of the manager, who is the boss of this boss, and basically go all the way up to the owner. So that you know if you like later have demands or anything, and you first know whom to go to, like who is responsible for what, like maybe the manager, for example, isn't the person to talk to when it comes to wages, but he is maybe the person to talk to if it is like problems with workplace safety. Like who is in the end responsible for the shift schedule, for example, if you have like complaints about this. So it's always really good to map like how is the hierarchy and then also who is responsible for what, just so that you're not using your energy on a person who actually cannot change what you want changed. Mm-hmm. Bardzo istotnym w tym wszystkim jest przejście też do struktury administracyjnej, bo jeśli wysuwamy jakieś żądania, jeśli wysuwamy jakieś wymagania, które stawiają pracownicy, musimy wiedzieć, do kogo one muszą być adresowane. Jaka jest struktura władzy, do którego szefa pisać, czy jeśli na niższym poziomie, na przykład, nie wiem, menedżerki housekeepingu nie uda się nic ugrać, później mamy menedżerkę, która jest bezpośrednio pod właścicielem firmy, więc o tym warto pamiętać, do kogo adresować nasze żądania. Kto może nam pomóc, jeśli chodzi o, nie wiem, kwestie związane z bezpieczeństwem? Kto może nam pomóc, jeśli chodzi o kwestie związane z brakiem wypłaty? Bo czasem wystarczy napisać do księgowego, a czasem może trzeba jakby podjąć inne kroki. Generalnie zasada jest taka, że załatwiamy sprawy na najniższym możliwym szczeblu. Jeśli nie da się załatwić tego tam, idziemy wyżej. And the next one is, it can also come before social mapping. I just put it after now because of the crisis. Educate or information sharing. Mm-hmm. Więc kolejnym punktem będzie edukacja albo dzielenie się informacjami. And basically, like, you can educate people already in the one-on-one, so it should
one-on-ones are mainly for asking questions, not for you to educate and talk. Or when you collect contact information. So if you have like certain information that needs to get out really quickly, you can already use the information you collect, the contact information you collected to give it to everyone, even if you're not done with your social mapping. Mm-hmm. But especially now, as there's like ever-changing news and things, and you will probably need to get information through really quickly, it's very good to have a social map to know if somebody, for example, doesn't use Facebook very often, like who is their best friend who you can send a message to and ask them to like really quickly give them the information. Mm-hmm. Edukacja i dzielenie się informacjami jest bardzo ważną rzeczą, szczególnie kiedy potrzebujemy podzielić się informacjami szybko, tak jak teraz, kiedy sytuacja bardzo szybko się zmieniała i rząd wysuwał nowe ustalenia w sprawie koronawirusa i wtedy do dzielenia się tymi informacjami będziemy używać tej siatki informacyjnej i kontaktów, które zebraliśmy. I edukacja, jakby te narzędzia, które Wam przedstawiamy, wcale nie muszą być chronologiczne, czyli nie musimy mieć gotowej mapy zakładu, żeby zacząć dzielić się informacjami. And so information, for example, you can share at the moment through like the structure you just built would be, for example, about workplace safety, including like people's stress levels and pressure and danger of burnout, people's rights to inform people about their rights, available help in terms of like needing childcare or needing financial assistance, sources for updates and information. And also you can use this network to translate whatever you can to people who maybe do not speak well Icelandic or do not speak well English. Now more and more information is getting out in Polish, but there are a lot of things that are not translated to any other languages. So you can basically use this network to share information and update people about what the status is. Jeśli mówimy o dzieleniu się informacjami, to możemy się dzielić takimi informacjami, jak na przykład na czym polega zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, włączając w to poziom stresu, jaki nas spotyka, czy możliwość wypalenia zawodowego, jakie są nasze prawa do zasiłku chorobowego, czy jaka jest dostępna pomoc, i warto dzielić się takimi informacjami, które są wypuszczane przez biznesowe związki zawodowe. Wszystko, co wychodzi teraz, ważne informacje w prasie czy w mediach. Bo może być tak, że część osób mówi bardzo dobrze po islandzku i po angielsku, więc one powinny też pomóc w tłumaczeniach. Bardzo dużo informacji teraz pojawia się po polsku, ale na przykład nie po litewsku. Więc bardzo ważne jest, żeby zatroszczyć się o swoich współpracowników też na poziomie językowym, poziomie tłumaczeń. And the workplace mapping that Anna talked about earlier, where you actually map your physical workplace, this can, for example, be used to find out where it's best to put physical information, like hang up a message board or something else, so that if there's like any kind of news, any kind of changes, you can quickly just put it up at the workplace in physical form. Ta świadomość tego, jak skonstruowane jest miejsce pracy i gdzie są takie kanały przepływu, gdzie spotyka się najwięcej osób, może nam być pomocne na przykład w tym, żeby powiesić tablicę z ogłoszeniami. Fizycznie dystrybuować informacje, wydrukować na przykład artykuł z wczoraj z oficjalnych mediów albo ustalenia rządowe dotyczące bezpieczeństwa. Przecież pracownicy mają takie informacje. So once you have done all of this, you can all get together and formulate your demands. Czyli jeśli macie te informacje, możecie się spotkać i sformułować wasze żądania dotyczące danej sytuacji. And so there are some things when you formulate demands that you have to think of. First, there can be like all kinds of demands. For example, we want more gloves to be available to people, or we want disinfectant, or we don't want our shifts to be cut, or we want our shifts to be cut, like we feel unsafe and we don't want to have to work in an unsafe environment. Whatever came out in the one-on-ones, the important thing is that the demand
is something that everyone agrees on. So it's not just what you think is the most important thing, but what everyone thinks is the most important thing. It also has to be specific. So it cannot just be like, we want a safer workplace, because that can mean anything. Mm-hmm. But for example, yeah, we want gloves to be provided to everyone. That would be a very specific mm-hmm. demand. And it has to have a deadline. So for example, by Monday, we want gloves to be provided to everyone. If this is a demand everyone agrees on, then this is a very good demand. Plus consequences. Yeah, but you don't have to say the consequences. Więc takimi przykładowymi żądaniami, które możecie wysunąć, jest na przykład to, chcemy więcej rękawiczek, które ochronią nas przed bakteriami, chcemy więcej środków dezynfekujących. Chcemy, żeby nasze godziny nie były obcinane lub nie chcemy pracować w danym miejscu pracy, jeśli nie zostaną zapewnione te warunki bezpieczeństwa. Co jest ważne przy wysuwaniu żądań, żeby to nie były żądania pojedynczej osoby czy organizatora. Musimy je przegłosować demokratycznie ze swoimi współpracownikami, zastanowić się, co jest dla nich najważniejsze. Co jest najważniejsze dla ogółu, bo potem razem będziecie brać odpowiedzialność za przeprowadzenie tego. Co jest ważne przy żądaniach, żeby był w nich określony deadline, czyli do kiedy mają być zrealizowane. No i potem oczywiście musicie zastanowić się nad konsekwencjami. Co jeśli nie dostaniemy tych rękawiczek? Co jeśli nie dostaniemy wypłaty do... Nie wiem, przed upływem 5 kolejnych dni. Musicie się wspólnie nad tym zastanowić przy samym formułowaniu tych żądań. Now, before you, sometimes before you formulate the demands, but especially before you make them actually public, mm-hmm. before you tell the demands to the boss, you have to inoculate people. Inoculation doesn't mean that you like turn up with a vaccination. With a vaccination. Don't stick needles into people. This is the hardest to explain. Like, this is the point in organizing. It's a very. We really have to simplify. Like the inoculated, such a weird. So it's like what boss will do if we do this? Yeah, you have to prepare people for bad reaction from the boss. It's a very complicated word for a very simple thing. Yeah. Więc mamy tutaj kolejny punkt, inokulacja, który jest okropnym słowem, czyli zaszczepienie. Ale chodzi nam o zaszczepienie ludzi przeciwko przed konsekwencjami tego, co się wydarzy po zrealizowaniu danej akcji. Czyli co powie szef, jak szef zareaguje na wasze działanie, jak zareaguje menadżer, co się wydarzy za chwilę. Musicie też to zaplanować. And like the reaction of the boss can be anything. It can be from like pleading, talking about how bad the financial situation in the workplace is. Using emotional manipulation, like, but aren't we all family? Like, why are you being so aggressive? And I feel so attacked right now, which is very common. Calling you selfish. Not caring about the common wealth, like common good of the company that is affecting all the workers. Also, maybe trying to single out the person that they feel is like the ringleader. Mm-hmm. So they will try to threaten that person or maybe try to bribe this person. It can basically come both ways. And you know your boss probably best, so you can probably kind of predict how the boss will react. Mm-hmm. If it's an angry boss, if it's like an emotional manipulative mm-hmm. boss, if it's like, if you think your boss is nice, then it's probably an emotionally manipulative boss. Typowe reakcje szefa, czy zestaw reakcji szefa na to, co zrobicie, mieści się jakby na szerokiej skali od zastraszania, od wygrażania, od mówienia o tym, jak bardzo jesteś samolubna czy samolubny, formułując te żądania, popłacz i taką emocjonalną manipulację. Przecież jesteśmy rodziną. Przecież jakby wszyscy tutaj się lubią. Jeszcze bardzo popularnym jest alienacja osoby, która zgłasza
problemy lub żądania. Czyli to tylko tobie się wydaje, że tak jest. Wszyscy są w porządku w tym miejscu pracy. Nikt nigdy nie zgłaszał nic przeciwko temu, tym zasadom, które tutaj obowiązują, tylko ty masz ten problem. Dlatego właśnie ważne jest to, żebyśmy ze swoimi współpracownikami byli solidarni i nie dali sobie wmówić, że to tylko tobie się coś nie podoba. Yeah. I'm just talking about isolating that it's only you. Only you've got a problem, you know? Yeah. And also in these times you can inoculate each other over how things will be. Mm-hmm. Because things are going to get worse before they get better. So you can start inoculating each other by just talking about what kind of problems you think might occur for you people in the future. Like, oh, we will have problems. Like, once the lake school will close, we will have problems with childcare, mm-hmm. or we might get evicted. Like, this is something you could... like basically, once you talk about the negative consequences that this crisis will have on you, probably in the future, you can emotionally prepare yourself for it, and you can also prepare action for it, and prepare action together against it. For example, okay, we will probably all be in financial trouble, so how are we going to deal with that together, rather than just being like, we don't want to think about it, and then, well, you're not prepared for the consequences. So inoculation about what's going to come generally in the next month is also, I think, mentally very healthy. Like, it's good for your mental health. Bardzo ważne dlatego, żebyśmy się nie załamali w tym ciężkim czasie, jest to, żeby... Bo zanim wszystko się jakby wróci do normalnego porządku, będzie tylko gorzej i ważne jest, jakby chcąc wesprzeć swoich współpracowników i siebie samego, żeby porozmawiać o tym, co może się stać, jakby jakie są najgorsze scenariusze. Czy jest możliwe, że ktoś zostanie bez mieszkania? Czy jest możliwe, że czynsze skoczą tak, że nie będziemy mogli ich opłacić? Być może wtedy trzeba będzie zorganizować globalną akcję, żeby te czynsze znieść na czas recesji. I jeśli mamy grupę zorganizowanych pracowników albo wiele grup zorganizowanych pracowników, którzy mogą działać razem, mamy naprawdę ogromną sprawczość w tych zakresach, w zakresie tego, jakie są nasze największe problemy i jak możemy się wspierać. Więc warto zebrać się i porozmawiać, jakby, jakie są nasze największe problemy. Być może wspólnie możemy dużo zdziałać. Last one. Direct action. Przechodzimy do akcji bezpośrednich i to będzie ostatni punkt. Get the goods. That's what I wrote on that. So once you've done everything, you are prepared for direct action. And we're going to talk about two kinds of direct action, one in solidarity with each other and the other one direct action against your boss, basically. What do you want to start with? In solidarity? Okay. The second one. The second against one. Against the boss? Okay. So if you have... The first thing, it's like with the demand. You all have to agree on the action. And you have to listen to people who are concerned about the action, because these people will be the ones who might fall out, they might become a spy, they might warn the boss, and also they might have really legitimate concerns. Like, it's easy for someone who maybe has like money saved and who doesn't have children to go like, yeah, let's just go all in, but then maybe you're like a single mother and you're much more scared about losing your job. So take people's concern about the direct action seriously, and don't just dismiss it as being unrevolutionary or not cool enough or whatever. Try and prepare basically the smallest direct action that you think will get a response. So don't immediately start with, I don't know, like a walkout or a big media campaign or...
I don't know, hanging up signs, my boss is an idiot. Like, okay, this is not a good direct action anyway. But don't start with the biggest direct action you can think of. For example, the first direct action you could do is just altogether go to the union and ask for the union to write a letter for you that is signed by all of you. Yep. That is a very small direct action, but it can already be really effective. It also can lay the groundwork for having a case with the union, if you all have the same union, or unions, if you have like several unions. Or just without the unions, just write a letter to your boss. The first direct action usually is a very small action, like writing a letter. Because you also have to be prepared, if the first direct action doesn't get the demand met, to escalate. So if you do a very big direct action, you might not have somewhere to escalate to. So even, for example, if you wrote a letter, which is a very small direct action, and it doesn't get met, the second direct action could be to have everyone go to the boss and demand a meeting with the boss. And then you already have an escalation that is completely legal, and it's still kind of a small direct action. It's isn't going to get people fired. But it means you have like kind of the space to escalate before you have to go like super militant about it. Because, well, the bigger the action, the more risky it gets. Yep. But like, sometimes it's like really small works. Really small things works. Yeah. Yeah. Like, there was one direct action that we heard about from a union in Japan. That basically was the direct action that just everyone came with a union pin to work. And that is just a psychological action, yeah. Just showing the boss we are all in this together, we are all united, which can already be like... we know about the problem, yeah. Yeah, put psychological pressure on the boss without you actually having to do much. So think small but effective. Okay, I will try to wrap it up. Więc najpierw porozmawiamy o akcji bezpośredniej przeciwko szefowi i działaniu szefa. Ważne jest w planowaniu takiej akcji, żeby zorientować się, jakie są nastroje w grupie. Bo jeśli jesteśmy osobą, która nie ma rodziny i ma stały dochód, i ma bezpieczny dochód, i nie wiem, mamy ochotę zrobić radykalną akcję, możemy narazić na niebezpieczeństwo osoby, które są w gorszej sytuacji niż my, czyli na przykład samotne matki. I taka samotna matka będzie miała więcej wątpliwości przed podjęciem się akcji bezpośredniej niż my. Więc musimy uszanować wszystkich i uwagi wszystkich są bardzo, bardzo przydatne w formułowaniu takiego planu. I warto zacząć nie od wymarszu z pracy, bo tutaj nie ma już pola na eskalację, nie ma pola na rozwój tych akcji bezpośrednich czy akcji strajkowych. Tylko zaczynamy od czegoś bardzo małego. I czasem wystarczy, że pracownicy, tak jak słyszeliśmy historię od Związku Zawodowego w Tokio, pracownicy po prostu przyszli z małą przypinką Związku Zawodowego. Co świadczyło o tym, że każdy z nich wie o problemie i każdy z nich działa solidarnie w celu jego rozwiązania. Kiedy szef zobaczył wszystkich z małymi czerwonymi punkcikami, z małymi kolorowymi punkcikami na ubraniach, to zadziałało na niego bardzo silnie psychologicznie. Więc warto pamiętać, że należy zacząć od małych akcji. Na przykład powieszenie plakatu, na przykład rozdanie materiałów informacyjnych. Takie informowanie się i spotykanie się nawzajem ze swoimi współpracownikami też może być bardzo silną akcją bezpośrednią. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy ze swoim współpracownikiem z biurka obok albo prywatnie z innymi pracownikami, którzy nie wiem, sprzątają z nami, uczą z nami dzieci, cokolwiek. I musimy pamiętać o tym planie eskalacji, że nie możemy się wyprztykać z możliwości za szybko. Duża akcja wcale nie musi przynieść rezultatów. Więc tutaj musimy liczyć, jakby ile musimy wyłożyć,
I co wyciągnąć z tej sytuacji. I like that you're looking at me as if you're expecting me to say it or not. And feel completely free, like don't be shy to ask for advice. Tak. To ask us for advice. Yeah. Proszę, piszcie do nas, jeśli potrzebujecie pomocy w zorganizowaniu czegoś takiego. Czasem trudno jest zrobić pierwszy krok, nawet żeby porozmawiać ze swoimi współpracownikami. Pomożemy. And so now the second part is prepare direct action to help each other in solidarity. Mm-hmm. Because as I said at the beginning, like a lot of us foreigners, we do not have family here. Like our workmates, our friends, mm-hmm. they are our family basically, our substitute family. So you can prepare practical help with each other, for example, like preparing, okay, who can go shopping for someone who's maybe put into isolation, who can help with childcare, maybe you even can have some sort of solidarity fund where people can get financial aid. I mean, it might be enough to have like a small solidarity fund of a few, like 10,000 kroner so that somebody can pay their rent. Mm-hmm. You know, I mean, it might make a difference. So that they don't get evicted, unless they're getting a law through where we don't have to pay rent or where evictions are stopped. They already did that in England, but maybe not in Iceland. I don't know. But you can also have a direct action for each other's mental health, like make sure that you check up on each other regularly, have a regular group call. We actually just did that in our co-op workplace that we have, like that we decided to have, we like cannot a group meet. Call. We cannot meet, so we have to like, you know, meet in the virtual reality. Yeah, and we also like planned this now for this union, for the IWW, that we all have a group call, not to talk about any business, but just to catch up with each other, because some of us are in quarantine, some of us still can work, some of us have payment, like full payment, because like some of us got safe jobs, but the other ones are having their shift cuts. So. Some of us are stuck at home with their kids. Like it's just hey. Really good to hi. I know they're there because I commented. So it's really good to also prepare for emotional support, because we will all need it. Mm. And I think this is it. I hope you liked it. Teraz rozmawiamy o akcji solidarnościowej, którą możemy zrealizować. Hey, don't discriminate us! Rozmawialiśmy o pierwszej akcji przeciwko szefowi i jego decyzjom, a teraz porozmawiamy o akcji solidarnościowej między pracownikami. Jezus, na tym. I tutaj rozmawiałyśmy o akcji solidarnościowej, która może być bardzo mała, ale szczególnie w tych czasach potrzebna. Jakby kiedy ostatnio rozmawialiśmy z naszym najbliższym współpracownikiem? Czy wiemy, nie wiem, czy ma gdzie mieszkać? Czy na przykład jego sytuacja mieszkaniowa jest bardzo zagrożona? Czy osoba, od której wynajmuje mieszkanie, jest kimś, komu można zaufać? Albo zaufać w tym sensie, że nie wiem... jakby nasz współpracownik nie straci tego mieszkania niedługo. I tutaj możemy komunikować się w zakresie, nie wiem, opieki nad dziećmi, stworzenia takiego funduszu, który pomoże nam, nie wiem, przetrwać recesję, jeśli to potrwa dużo dłużej, musimy być do tego przygotowani. Żeby móc się spotkać, żeby móc się podzielić informacjami. Być może ktoś nie ma telewizora i nie jest w stanie korzystać z islandzkich mediów. Rozmawiajmy z nim po prostu. I czasem najwięksi twardziele są najbardziej zestresowani tą sytuacją, która się dzieje. Mamy bardzo dużo informacji, ludzie bardzo dużo scrollują, rośnie niepokój, rosną różne złe nastroje, dbajmy o siebie i na przykład tak jak tutaj w naszym Związku Solidarnościowym i w kooperatywie organizujemy sobie grupowe kole, po prostu wideoczaty i to jest bardzo, bardzo przydatne. Część z nas jest na kwarantannie, część z nas może pracować i ma stały dochód, części obcinane są godziny właśnie teraz i wspólnie zastanawiamy się nad tym. Nie można zostawać ze swoimi problemami samemu i szczególnie w przypadku migrantów to jest ważne, że żeby się spotykać, bo jesteśmy swoją jedyną rodziną czasem tutaj, jedynymi osobami, które możemy fizycznie spotkać, co też jest utrudnione w czasie wirusa, więc proszę nie zarażać, ale się spotykać.
na różne sposoby. And that's it. I zrealizowaliśmy program na dzisiaj. Yeah, and we are exactly 1.5 hours. So wow. Good you timing. See, I counted that. Yeah, so please feel free to be in contact with us if you have any questions. We already received some emails, and the ones we haven't answered yet, we will answer. We were busy preparing this. And also, please write in a comment box, like maybe this is the easiest way. If you want to be anonymous, just write direct message to us. We are not selling you to bosses. our email is also working. You can also go on our website. There is more information. And I hope we will be able to meet physically. Maybe not the next month, but maybe in 2 months. We're expecting that the next Workers Cafe is going to be a stream again, now that we figured out how to do that. We're very proud of ourselves. And so the next Workers Cafe is probably going to be about the experience of foreigners in the last crisis. Mm-hmm. So we are looking for people who have experience, who, like I was there during the last crisis, because I've been in Iceland forever. Like there are people who think that they have interesting stories, even if they don't want to, they don't have to appear in person, they can give us the stories and we just tell them. But I think it would be really interesting to have like the perspective of foreigners. Yeah. And yeah, we will try and share this everywhere. And thank you so much for watching. Dziękujemy bardzo za obecność na tym streamie. Jeśli macie do nas jakiekolwiek pytania, proszę piszcie albo w sekcji komentarzy, albo w wiadomościach do IWW, albo w mailach. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, możemy pomóc. I cannot focus now. This is the last thing I am. Okay. So Krystyna patrzy teraz na sekcję komentarzy i ja nie mogę się skupić. Ale tak, jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi dotyczące streamu. Może było za głośno, może było źle widać, może jest za mało światła albo za dużo światła. Nie wiem, dajcie nam znać i dzielcie się informacjami i bądźcie ze sobą razem w tym czasie. I wracamy do pracy. Jeśli interesują Was jakieś zagadnienia, które zostały poruszone albo zostały poruszone w jakimś niewystarczającym stopniu, to proszę do nas pisać. Thank you so much. Thank you. Thank you for being here. Bye. Okay. Open this one. Oh yeah, we need to disconnect this one.